Es muss weiter gekämpft werden. Es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln. Ihr müsst gehorchen. Ihr müsst euch fügen. Ihr müsst euch diesen unharten Zwang beugen. Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Arvolo, a to jest Enemy Front. Witajcie, kochani. No cóż, będziemy kontynuować naszą przygodę w ogarniętej powstaniem w Warszawie. Dobrze, słuchajcie, przygotowujemy się do ataku na Kościół Świętego Krzyża. Zgodnie z prawdą historyczną, powstańcy zajęli ten kościół dokładnie 23 sierpnia 1944 roku, a więc zaczęliśmy naszą przygodę z tą z powstaniem warszawskim dokładnie, może nie dokładnie, ale mniej więcej w połowie jego trwania. Jestem ciekaw, jak się dalej potoczy fabuła. Dobrze, co ja tutaj mam? A, mam Brenna i pistolecik i Colta. Dobrze, zobaczmy sobie cele misji. Dobrze, zaatakuj kościół, po prostu. Dobra. Czy ja tutaj... Słyszałem, że niezły z ciebie partyzant, a ja słyszałem, żeś bezbożny łajdak. Okej, mamy tutaj GWR 43 i myślę, że to będzie bardzo fajna opcja, ponieważ jest to... Zobaczcie sobie, co tu jest. Słuchajcie. Nie, ja bym to chciał wymienić sobie zamiast... O, właśnie. Wiecie, co to jest za pistolet maszynowy? To jest właśnie... Błyskawica. Pistolet maszynowy produkowany przez Armię Krajową. W kilku wytwórniach w kraju, w okupowanej Polsce. Jeden z najlepszych pistoletów maszynowych II wojny światowej. Dla jego powstania, jako podstawę powstania tego pistoletu maszynowego, był wzięty na warsztat Sten. Świetnie. Ludzie są już na pozycjach wyjściowych. Samych... Tą ścieżką dotrzesz do kościoła, gdzie założymy ładunki. A tędy prowadzi droga do katakumb. Znaleźliśmy kratę. Wybieraj. Dobrze, pozwólcie, że wam troszkę opowiem o tym pistolecie maszynowym, ponieważ jest to broń niezwykła. Jak już mówiłem, powstała ona na bazie brytyjskiego pistoletu maszynowego Sten. Co zmieniono? Zmieniono rękojeść. Troszeczkę, jak widać na rysunku po lewej, dodano chwyt taki pistoletowy dość mocno i zmieniono położenie magazynka zmontowanego, tak jak w Stenie był zawsze z boku, tak tutaj jest on montowany od spodu, tak jak to miało miejsce w MP40. O, pistolet maszynowy był bardzo dobry podobno. Do naszych czasów było tylko kilka egzemplarzy, jego przetrwało. Dobrze, możemy wybrać kierunek natarcia. Albo uderzymy przez ścianę kościoła, albo możemy się zakraść od strony katakumb. Słuchajcie, ja wezmę tą bardziej epicką, a więc uderzymy przez wybuch w ścianie. Lewy kontrol. No dobra. Idziemy w lewo. Zobaczymy. Okej, moi drodzy. Gotowi? Tak, wszystko przygotowane. Czyń honory. Będzie rzeźnia. Kościół Świętego Krzyża. Zgodnie z prawdą historyczną, gdy tylko go zajmiemy, Niemcy powinni rozpocząć ostrzał artyleryjski. O, patrzcie, możemy wybrać na ile sekund. Weźmy na 10. No, świetna sprawa. Dobra, mamy 10 sekund do eksplozji. Jak widać, celownik jest zamknięty. Oj, rą mnie zaraz. Okej. Okay. Atakować. Czyszczać pomieszczenia po pomieszczeniu. Troszkę ogranicza ten celownik widoczność. Dobra.
Ale ciekawie się z niego strzela. Jest dosyć celny. Czekajcie, sprawdzę tylko, czy tutaj nie było czegoś cennego. Dobra, uzupełnijmy sobie zapasy materiałów wybuchowych. Dobra, uwaga. Dobra. Oj, słyszę MG-42. Nieźle muci. Oj, tam balon, tam balon, tam balon. Dobra. Jestem troszkę ranny. Dałoby się tutaj przyczaić. Dobra, tego zdjąłem. Nieźle mucą. Dobra. Skąd to nie walą? Skąd te MG wali? Jestem bardzo ciekaw. Tam. Dobra, zdjęty szwabus. Tutaj są granaty. No nie gadajcie, że nie mogę ich podnieść, no. Dobra. Tam jest. Okej, okay. Oberwał. Nieźle. Dobra, ściągamy ich. Dobra, oczyściliśmy kościół. No, zobaczymy, co się teraz wydarzy. Cóż, nie powiedziałeś mi jeszcze, jak sławny człowiek Pióra stał się niestrudzonym partyzantem. Byliśmy trochę zajęci. Racja, ale chciałbym to wiedzieć i zrozumieć. Byłem w okupowanej Francji 24 czerwca 40 roku. Nie zapomnę tego dnia. Przypomnę, że 24 czerwca 40 roku bodaj było podpisanie kapitulacji przez Francję, aczkolwiek nie mówię tego ze stuprocentową pewnością. No cóż, cofiemy się troszeczkę w czasie. Dowiemy się troszeczkę o przeszłości. O przeszłości naszego pisarza Hawkinsa. Jeśli dziennikarza, korespondenta wojennego. No ale ładnie. Ładnie nam poszła ta akcja w kościele. Nie powiem. Dobrze, słuchajcie. Kontynuujmy. Jako amerykański dziennikarz stałem się wrogiem każdego nazisty, a wtedy łatwo było stracić życie. Wraz z fotografem chcieliśmy przekroczyć szwajcarską granicę. Wtedy sprawy się skomplikowały. Niedobrze. Już zgarniają ludzi. Nasz kontakt, Josephine O'Brack, wylądowała na pasy ciężarówki. Ruszać się! Na ciężarówkę! Ruchy do środka! Na ciężarówkę! Ruchy! Sznel! Nie tak miało być! Bez O'Brack nie mamy najmniejszych szans uciec do Szwajcarii. Ona zna teren, ma kontakty. Trzeba wracać, tu jest niebezpiecznie. Nie ma do czego wracać. Nie, nic nie zrobiliśmy. Jesteśmy niewinni. Proszę, błagam cię. Syny! Chodź! Trzeba iść! Musimy stąd uciekać! Nie! Muszę się lepiej przyjrzeć! Co? Nie, głupcze!
Wracaj tu! Okej. No. No, ja mam tylko taki pistolecik. Oj, smutek, smutek, smutek. O! Pancer 3. Jeśli szybko nie odnajdę tej obrak, Dibua będzie trupem. Pancer 3 zniszczony. Chyba w jakichś walkach we Francji. Nie wiem, czy właściwie kampanię francuską wygrali. Szwaby. Ach, du bist so ein Schwächling. Niemand wird jemals erfahren, was hier geschehen ist. Eine Armee zu besiegen ist eine Sache. Dobra, spróbujmy ich zajść od tyłu. Tutaj nie mało masakrę szwabusy sobie urządzili. Niewinnym cywilom. O! Olał mnie. Okej. Okay. Dobra. Podnosimy. O, i kara też sobie wezmę. Pozwolicie. Dobra, 5 pocisków mam do niego. No cóż, szału nie ma. Ale myślę, że lepsze to niż nic. Dobra, musimy się troszkę skradać. Myślę, że jak podbiegniemy trochę, to się niewiele tutaj zmieni. Mamy? A, mamy rolnetkę. Co my tutaj widzimy? O, ruch, widzę szwaba. A, możemy go oznaczyć. Spoko sprawa, powiem szczerze. Widzimy coś jeszcze? Na razie widzę tylko jednego wartownika. Dobra. Myślę, że możemy spokojnie podejść. Dobra. A musimy znaleźć informatora, kobietę, niejaką Dubois. Dobra, tu jest jeszcze jeden szwabus. Spróbujemy. Oj, krzaki, 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 krzaki. Dobra, krzaki tutaj w tej grze ratują życie. Podkradnijmy się. Dobra, trudno, nie dał mi wyboru. Dobra, za chwilę będziemy mieli tutaj całą armię niemiecką na głowie. Fuck! MG. MG-42. Niezbyt przyjemnie się zaczęło. Okej. Fuck. No, słuchajcie, już się bałem, że będę trochę skazany. Dobra. Nie wiem, czy dam radę. Fuck. On jest tutaj. Ach. Dobra. No cóż, spokojnie. Spokojnie, zaczniemy sobie od nowa. Na luzie, na luzie. Ale czemu od tego momentu? Jeśli szybko nie odnajdę tej obrak, Dubois będzie trupem. A, ona się nazywa obrak. Dobra, tych dwóch tutaj trzeba zlikwidować. Ach, du bist so ein Schwächling. Niemand wird jemals erfahren, was hier geschehen ist. Trzeba Gierem. Słuchajcie, gierka nie jest łatwa. Na normalnym poziomie trudności. Chociaż wiem, że popełniłem błąd. Ale no cóż, dobra. Tego tu. Cyk. Tamten mnie odkrył. Dobra, weźmy tego kara. Niestety jeden pocisk chłopak wystrzelił. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj po tym zamku. Nie ma tu jakiejś amunicji. W takich miejscach zazwyczaj są jakieś takie fajne znajdźki. Dobra, raczej nic z tego. Musimy się uzbroić na Niemcach. Dobrze, że idzie. Już się bałem, że na początku gry nie było to możliwe. Troszkę mnie to zaniepokoiło. Ale w ostatecznym rozrachunku, słuchajcie, gierka wygląda całkiem pysznie. Tam jest A, tam jest stanowisko MG-34. Jeszcze nie te czasy. Niemcy nie mają MG-42. Pomyliłem się. A czy wiecie?
powiedzieć, mówiłem to w ferworze walki. Mam nadzieję, że weźmiecie na to poprawkę. Trzeba działać po cichu. Pytanie tylko, jak tu działać po cichu? Jakiś plan działania by się przydał. Kurde, zaraz mnie tu wypatrzą. Gnoje. Ten tam stanął i się gapi. Lampi się w tą stronę. Dobra, obrócił się. Musimy tak. Podejść, schowiemy się za tymi workami z piaskiem. Spróbujemy typa zlikwidować po cichu. Mam nadzieję, że się to uda nam. Tamten mnie wypatrzy zaraz. Dobra. Sorry, nie dało się inaczej. Dobra, mamy ammo. Od typów. Pięknie. Tamci nawet nie uwagi chyba nie zwrócili na to, co się tutaj wydarzyło. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nikogo tu nie ma, moi drodzy. Nikogo tu nie ma. Dobra, przeładujmy. Spoko. Ten jest tutaj. Okej. Tak, ogień pojedynczy. Dobra. Biegiem, 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 biegiem. Schować się za tym budynkiem. Ty co robisz, szwabie? Dobra. Amo zbierać. Dostał. Ten też. Dobra. Gniazdo karabinu zostało zdjęte. Bardzo mnie to cieszy. Mógłbym sobie Colta wymienić na Lugera, ale raczej wątpię, żebym z tego miał skorzystać. Tam jest w budynku. Zraniłem go, ale nie zginął. Znowu dostał. Dobra, padł. Przeładujmy. Gdzieś jest jeszcze. No w środku. Jakiś gnój siedzi. Jest ammo. Ten tutaj zdjęty. Bardzo miło. Dobra. Okej, oberwał. Wiecie co, wymienimy sobie ten pistolet. Myślę, że to nawet jest niezła opcja. Dobra, słuchajcie, musimy wejść na górę. Nie ma tutaj składu amunicji. Ładujmy. Okej. Raczej tu cicho i spokojnie. O, Velrod. Velrod, świetna sprawa. Velrod to jest pierwszy pistolet opracowany z tłumikiem. Z tłumikiem. Do cichych zabójstw. Pierwsza, z tego co pamiętam, pierwsza partia Velrodów trafiła do Holandii, gdzie miała posłużyć do cichej eliminacji kolaborantów holenderskich. Nie pamiętam dokładnie szczegółów tej akcji. Dobra, weźmy te dokumenty. To mówisz, że ten Hauptmann Brunen aresztował Obrak? Dobra. Okej, okay. Co my tu mamy? Raczej nic. Dobra, tędy nie przejdziemy. Dobra. Pełno szwabów, nie wiem skąd nawet. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Dostał. Nie mam granatów, szkoda. Zdjęty. Tu jest, zdjęty. Dobra, przeładujmy.
Słuchajcie, pysznie się gra. Pysznie się gra. Jak na razie gierka robi dobre wrażenie. Oprócz początkowego takiego małego buga z tym, że w tym pierwszym rozdziale nie można było podnosić broni, a może tylko było moje takie jakieś spostrzeżenie, może nie mające jakiegoś głębszego uzasadnienia, to ogólnie gierka jest całkiem fajna i przyjemna. Czuć tutaj powiew pierwszych Call of Duty, pierwszego Medal of Honor. Dobra. Idziemy. Weźmy sobie coś na większy dystans, w razie czego. No, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cisnę. Ślady krwi. O, jestem ciekaw, co tu się wydarzyło. Na razie spokojnie, przynajmniej w miarę. Podbiegnijmy. Co tu słychać? Na razie nic. O! Siema. Proszę, moja żona! Pomóż jej! Niemcy chcieli nas ukarać za pomaganie partyzantom. Jest w tamtym domu. Dobra. Spróbujemy. Na razie cisza, spokój. O, nie zauważyli mnie nawet. Ich hab doch gesagt, dass ich ihn getroffen hab. Du schuldest mir 5 Mark. Komm schon. Er ist hier drüben. Dobra. Nieźle poszło. Dwóch żeśmy zdjęli. A moglibyśmy ukryć te zwłoki, ale to nie ma sensu. W tym wypadku. Dobra, idziemy tam. Ale szybko nadbiegli. Nawet nie zdążyłem niemal nic zrobić. Zresztą nawet nie zdążyli mnie zauważyć. O. Dobra, musimy pomóc ruchowi oporu, który jest w opałach. Dobra, podejdźmy. Nieco bliżej. Gdzie są szwaby? Tam są. Gdzie ten jest? A, tutaj jest, patrzcie go. Dobra. I ostatni typek. Dobra, załatwieni. Pomogliśmy ruchowi oporu. Myślę, że nie było warto. Nie do końca. Jestem sam. No i coś tam wołali. Dobra. Zbieramy ammo po szwabach. Nam nie powinno... Powinno nam to dupę uratować. Przejdźmy się. Poszukajmy, pozbierajmy. Świetna sprawa, moi drodzy. Gierka bardzo dobrze się prezentuje. Nie kumam. Dlaczego recenzenci tak dali kiepskie oceny tej grze? No, siema. Co wy tu macie? O, strzelba. Winchester, ale raczej wątpię, żeby mi była ona potrzebna. Nie martw się, Ewa, jestem pewien, że go znajdziemy. Pierre jest silny. A, to jest ta jego żona. Dobra, ale ja mam ważniejszą robotę niż zajmowanie się... Dział, który tędy przechodził, ruszył w kierunku naszej wioski. Obawiam się najgorszego. Dobra. A więc możemy się w tej wiosce spodziewać małego rozpierdzielu. Spoko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No słuchajcie, całkiem nieźle to wygląda. O, słuchaj, strzały. No, dobra, gra zapisana. Zobaczmy.
Mamy pomóc żołnierzom ruchu oporu. To jest jeden z ziomków z ruchu oporu. Dobra. Dobra, ten nieźle dostał. Ach, chybiłem. Dobra, załatwiony. Dwóch z tamtej strony idzie. Dobra. Kurde, pięknie się strzela. Świetna sprawa. Dobra. Zmiana pozycji. Okej, załatwieni. To mamy pogadać z żołnierzem z ruchu oporu. Dobra, pozbierajmy sobie jeszcze tutaj fanty. Ten tutaj stał i zginął. Dobra, pogadajmy z nim. Myślę, że to nie jest zły pomysł. Co tam z Radzią? Dziękuję, dziękuję. Szukam Josefino Brak. Wieźli ją tędy, tam. Zabrali ją do ruin zamku. Merci. Dobra. A więc Francja, rok 40. Mamy pomóc znowu żołnierzom ruchu oporu. Fajne są te zadania dodatkowe. Cholera! Obyś była tego warta. Łoż ty, ale się wpakowałem. Dobra, mamy oczyścić ten obszar. Nie zapowiadam łatwego zadania. Dobra. Dwóch chyba trafiłem. Ten chybił. Jego błąd. Dobra, poczekajmy tutaj. Niech się trochę nam życie odnowi. Dostał, pięknie. Kurde. Słuchajcie, strzelanie do nazistów jest tak cholernie przyjemną czynnością w tej grze. Dobra, załatwiony. Gdzie są kolejni? Dobra. Pozbierajmy fanty. Dobra, zdjęty. No, troszkę sztuczna inteligencja mogłaby być nieco większym wyzwaniem. O, szkurna. Niech tu szlak czuł! Kurde, ten mi tu przyleciał. Ładnie, dostał. Tak, tylko co im potem, jak ja mu nic nie zrobiłem. Panzerfaust. Dobra. Oła! Wali, suczy syn. Nie ma następnych panzerfaustów tutaj nigdzie. Nie no, ja was proszę, tutaj gdzieś coś musi być. Kurde. Panzer 3. No słuchajcie, nie jest to najlepszy czołg II wojny światowej, ale jest to czołg, a ja nie mam broni przeciwpancernej. I bardzo ubolewam. Nadajcie mi coś, no. Takie frykasy. Walnie tu. Wali, dobra.
Czekajcie, sprawdzę sobie tylko, jak używać koktajli Mołotowa. Sterowanie, klawiatura, walka. Granat, butelka. O, na kół. Dobra, 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 zaraz gnoja podpalę. Suczy syna. Dobra. Kurde, no nie! No nie! Ach! Kuźwa! Nie wyszło. Nie wyszło, nie wyszło. Dobra. No cóż, moi drodzy. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. No cóż, czas już kończyć. Jeśli jesteście za tym materiałem, a więc spełni on wasze oczekiwania, to oczywiście zachęcam was do komentowania oraz do oceniania tego filmu, jak i do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.